ja dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować proste grafiki do social mediów i na bloga w dosłownie kilka minut. Bo to jest właśnie ta bolączka blogerów, czy w ogóle osób działających w sieci. Być na tylu frontach jednocześnie, ogarnąć to wszystko, te wszystkie social media, najróżniejsze profile i jednocześnie robić to w sposób w miarę profesjonalny. To na pewno dodaje wiarygodności. I tutaj taka bardzo fajna aplikacja, World Swag. Jak ona działa, co w niej można przygotować i jak to szybciutko ogarnąć. I teraz otwieramy aplikację World Swag. I teraz na dole mamy ikonki. Kamera, możemy tutaj robić zdjęcie, library, czyli zasoby naszych zdjęć, możemy coś wykorzystać. Dalej free photo, czyli zasób zdjęć stokowych. I tu wybieramy sobie zdjęcie. Dalej dobieramy format, na przykład pod Pinterest, pod kwadratowy, pod Instagrama. I teraz dodajemy napis. Tutaj mamy już napis wstawiony. I teraz zobaczcie, klikamy podwójnie w ekran telefonu i wpisujemy. Możemy sobie włożyć w górnej części cytat, w dolnej możemy włożyć nazwisko. I teraz tutaj dostajemy informację, że ta aplikacja nie obsługuje polskich liter, ale w zależności od stylu, jaki wybierzemy, ten napis z polskimi literami jest jednak czytelny. I tutaj mamy różne style, ja sobie po prostu przymierzam. Niektóre są w wersji pro, ja tylko mogę wybrać w wersji darmowej, bo korzystam z darmowej wersji tej apki, póki co. Więc mam również widoczne logo World Swag, co jest pewną niedogodnością, dlatego może ciekawą rzeczą jest skorzystanie z tej wersji za 4,99 w miesiącu. Jeżeli się okaże rzeczywiście, że robię, przygotowuję w niej sporo grafik, to może to być inwestycja całkiem zachęcająca, całkiem ciekawa zwrotnie. No i teraz możemy wybrać właśnie styl, kolor, jeżeli chcemy inny kolor naszego napisu. I możemy również, tutaj za chwileczkę do tego przejdę, image. Właśnie tutaj pojawia mi się informacja o tym, że mogę sobie zrobić 7-dniowy okres próbny, żeby zobaczyć, jak ta wersja pro wygląda, jak ona mi się sprawdzi. I następnie mogę jeszcze sobie tutaj dopracować, ja póki co wybieram różne style mojego napisu i teraz jeszcze kolejna ikonka image, to jest trzecia ikonka u dołu i tutaj wybieram sobie różne jakby odcienie mojego zdjęcia. Tutaj też można ten sam filtr wybierać w ten sposób, ujednolicie na przykład zdjęcia czy grafiki, które będziemy prezentować na naszym profilu na Instagramie. Bo to jest aplikacja, bo to jest grafika w formie pod Instagram i oczywiście ją zapisujemy i możemy przesłać do wybranego social medium. Można w niej stworzyć proste, ale w miarę profesjonalnie wyglądające grafiki z gotowych elementów na zasadzie właśnie takiego kopiuj, wklej i dopasuj troszkę pod swój styl i swoją kolorystykę. Teraz ta aplikacja jest darmowa w wersji podstawowej, ale ma swoją opcję pro, która kosztuje $4,99 miesięcznie, ale nawet w wersji podstawowej można stworzyć sporo fajnych rzeczy. Teraz wersja pro daje rzeczywiście więcej czcionek, więcej gotowych schematów, ale w wersji podstawowej można już całkiem sporo fajnych rzeczy zrobić i na początek to jest całkiem wystarczające. A ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia. A jeżeli możecie, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie. Bardzo gorąco Was o to proszę. Do zobaczenia!